No i proszę, kurwa, po czymś takim się wchodzi. Tutaj taka grań. Trzymamy się łańcucha. Idziemy. Bardzo jestem odpowiedzialny. No, dlatego jedną ręką kręcę, drugą się trzymam. Stalowej liny. O, takiej. Idę po grani. Po grani, gdzie nam drogi nie zastąpią pokonani. O. A teraz tutaj tak będziemy wchodzili. A takie widoki są. No i proszę. Taka magia. No, idyllicznie bym powiedział jest. Śniegu jeszcze trochę. No. Także jest bajecznie. O, śniegu jeszcze trochę, jeszcze trzeba po takich czapach łazić. Ale to tam, z czego? Okej. Nie wiem, czy coś będzie widać, bo tu słońce kurczę odbija od tej wody. Ale to jakieś takie podziemne źródła są. O, wybija piach. Tam więcej takich źródełek bije, widać. Ale woda zimna. Takie niespotykane dosyć zjawisko. O, jeziorko tam, a tutaj piękny campground. Są miejsca na namioty, ławeczki. Srajdolek, właśnie tam Janu zmierza. A tutaj miejsca na namioty. I piękne jeziorko obok. O, także jest bajecznie. A tutaj jesteśmy na szczycie wodospadu. O. Tutaj ze szczytu wodospadu taki widok. Proszę jakie. Tam zaraz jeszcze nagram, jak po drabinkach schodzimy. Proszę, jakie kaskady. Proszę, po czymś takim się schodzi. Tutaj nasz rasowy alpinista. A tam w dole przepaść. O. No, to taki spacerek niedzielny. 22 km w obie strony. Przez większość to się taką leśną ścieżką idzie. Obok szemrzy strumyk zwolna. No, na końcu tam tylko jakieś wodospady są i jeziorko piękne i camping ground. Także przyjemnie spędzona niedziela.